Czy patrząc na swój telefon, zastanawiasz się czasem, że fajnie byłoby mieć zawartość swojego telefonu, smartfona w komputerze bądź w laptopie? Dzisiaj w tym filmie pokażę Ci, jak to zrobić. Wszystko za pomocą jednej aplikacji od Microsoftu, Twój telefon. Jeśli posiadasz komputer z systemem operacyjnym Windows, jest to idealne narzędzie, które koniecznie potrzebujesz mieć na swoim komputerze. Dlaczego? Przede wszystkim masz całą zawartość swojego telefonu, mówię tutaj SMS-y, możliwość dzwonienia nawet, a także dostęp do obrazów i aplikacji z obsługi z poziomu oczywiście komputera. Dzięki temu Twój telefon może leżeć sobie gdzieś w kącie, w torebce, w plecaku, w którymkolwiek miejscu, a kiedy Ty pracujesz, zawsze możesz wysłać SMS-a, otrzymać kod potwierdzający na przykład do przelewu banku lub nawet zadzwonić do znajomej, do klienta i wszystko to wykonywać tylko dzięki komputerowi. To co, jesteś gotowy albo gotowa na zainstalowanie Twój telefon na swoim telefonie i na komputerze? Zabieramy się do roboty. Zacznijmy od tego, żeby pobrać naszą aplikację, Twój telefon, na swojego smartfona. Czyli otwieramy sklep Play i tutaj w Szukaj aplikacji gier wpisujemy Twój telefon. Już nam podpowiada, my sobie dopiszmy do końca i mamy naszą aplikację, pomocnik aplikacji Twój telefon od Microsoftu. Klikamy oczywiście zainstaluj, chwilę czekamy, aż się zainstaluje. Pamiętaj, żeby móc korzystać z aplikacji Twój telefon na swoim komputerze, musisz posiadać konto Microsoft, czyli konto Outlook, które możesz oczywiście za darmo, w szybki, bardzo łatwy sposób założyć. Kiedy już nam się zainstalowała nasza aplikacja, otwieramy oczywiście Otwórz. Chwilę czekamy, aż się wyświetlą. I teraz możemy się zalogować przy użyciu konta Microsoft albo skorzystać z kodu QR, który wygeneruje nam nasz komputer. Która opcja dla Ciebie jest łatwiejsza, to możesz z niej skorzystać. Ja się zaloguję najpierw na moje konto Microsoft. I teraz aplikacja potrzebuje kilka uprawnień. Pierwszą z nich jest, jak sobie klikniemy, oczywiście dostęp do kontaktów, dostęp do wykonywania połączeń telefonicznych, a również zarządzanie nimi, ponieważ tak jak mówiłem, aplikacja pozwala Ci na wykonywanie rozmów z obsługi komputera, z poziomu komputera i oczywiście dostęp do zdjęć i multimediów, ponieważ w szybki sposób możemy przerzucać nasze zdjęcia. Klikamy zezwól, na koniec wysyłanie i wyświetlenie SMS-ów, ponieważ również mamy taką opcję na komputerze. I teraz musimy zezwolić naszej aplikacji na zachowanie połączenia, ponieważ aplikacja się łączy cały czas z komputerem, więc musimy to zezwolić i zakończ łączenie na swoim komputerze. Oczywiście klikamy kontynuuj i to tyle, jeśli chodzi o wykonywanie czynności na telefonie póki co. Przejdźmy sobie teraz na nasz komputer. Odpalić. Teraz już jesteśmy na naszym komputerze. Jeśli posiadamy aktualny Windows 10, to nasza aplikacja jest już automatycznie zainstalowana na naszym komputerze. Nie musimy nic dodatkowego robić. Czyli klikamy w lewy dolny róg i wpisujemy Twój telefon. Jak widzicie, aplikacja nasza już tutaj jest. Klikamy otwórz ją. Teraz mamy już podgląd na naszą aplikację. Jako że się zalogowaliśmy już na naszej aplikacji Twój telefon na smartfonie, to automatycznie wykryło, że mamy nasz telefon podpięty i teraz możemy tutaj, mamy informację, że pomyślnie nas zalogowano. Otwieramy sobie naszą aplikację i otrzymaliśmy tutaj na naszym telefonie pozwolenie na połączenie z naszym komputerem. Wszystko jest gotowe. Mamy tutaj, klikamy gotowe na naszym telefonie i musimy jeszcze zezwolić na jakby działanie naszej aplikacji. Tak naprawdę telefon już prawie jest gotowy. Mamy krótkie wprowadzenie. Możemy przypiąć aplikację do paska zadań, czyli na dół. Ja tego nie będę robił. I możemy zobaczyć, co możemy tak naprawdę zrobić. Czyli możemy czytać nasze powiadomienia na telefonie. Możemy wysyłać SMS-y, wyświetlać zdjęcia i wykonywać połączenia. Tutaj mamy wszystkie nasze zdjęcia na telefonie. Możemy je sobie w bardzo łatwy sposób przenieść na komputer, czyli po prostu przenosimy, klikamy i przenosimy na pulpit albo w dowolne miejsce. Mamy również
wiadomości i powiadomienia. Aby móc czytać powiadomienia na telefonie, musimy pozwolić na wykonywanie takiej operacji, czyli klikamy otwórz ustawienia na telefonie, pokazuje się takie uprawnienia na telefonie i musimy zezwolić pomocnik Twój telefon na smartfonie, żeby mogło czytać powiadomienia. I już jest wszystko gotowe. Jak widzicie, mamy aplikację, wszystko, mamy powiadomienie, wszystko gotowe. I teraz, kiedy wyczyścimy sobie wszystko, to również zniknęła ona na telefonie. Również możemy czytać wiadomości, o czym mówiłem, wszystkie SMS-y. Możemy tutaj wysłać nową wiadomość do kogoś albo wysłać po prostu, odpowiedzieć, przeczytać inne maile i wysłać wiadomość. O zdjęciach już mówiłem. Z kolei również możemy wykonywać połączenia. Aby móc wykonywać połączenia, musimy się połączyć Bluetoothem telefon z komputerem. Wchodzimy sobie w połączenia, wykonuj i odbieraj połączenia na komputerze. Klikamy rozpocznij. Tutaj wyskoczyło nam powiadomienie testowe. Musimy oczywiście włączyć Bluetootha, jak również włączyć Bluetootha na telefonie. Tutaj się łączę z komputerem. Udostępniam kontakty. Jestem połączony z moim komputerem i musimy oczywiście wysłać uprawnienia. Wróćmy sobie do pomocnika. Otwieramy uprawnienia na naszym telefonie, zezwalamy na rejestr do połączeń i aktualizuje nam połączenia. Chwilę czekamy i za chwilę już będziemy mogli wykonywać nasze połączenia z komputera. Lista już wszystkich naszych połączeń jest widoczna, oczywiście nie widoczna dla Was, tylko dla mnie, trochę jest tu zamazane. Możemy wybrać dowolny numer i oczywiście zadzwonić. Warto, żebyśmy mieli jakiś zestaw słuchawkowy, żeby można było łatwo dzwonić. To tyle w tym krótkim tutorialu. Mam nadzieję, że udało Ci się połączyć Twój telefon z komputerem i już dzisiaj korzystasz z fajnej aplikacji Microsoftu. Jeśli masz jakieś problemy, napisz w komentarzu i oczywiście zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Trzymaj się.